Mamo, twój nowy chłopak to totalny zboczeniec. Tomek, przesadzasz. On po prostu próbuje nawiązać z tobą kontakt. Próbuje nawiązać kontakt? Mamo, zostawił kwiaty na moim łóżku z notatką, na której było napisane: nie mogę się doczekać, żeby cię dziś zobaczyć. Och, to po prostu jego sposób bycia przyjacielskim. Prawdopodobnie te kwiaty były dla mnie, pomylił się i zostawił je u ciebie. Nie wierzę w to? On próbował zrobić mi masaż wczoraj wieczorem. Tomek, po prostu dramatyzujesz. On tylko próbuje pomóc ci się zrelaksować. Mamo, on ciągle się na mnie gapi, kiedy wychodzę spod prysznica. Może źle interpretujesz pewne rzeczy. Pewnie podziwia, jak dorośle już wyglądasz. Nie mogę uwierzyć, że go bronisz. Przestań próbować zniszczyć mój związek. Czy naprawdę muszę ci pokazywać dowody? Mamo, spójrz na kamerę, którą znalazłem w moim pokoju. Co? Kamerę? Jak to znalazłeś? Zauważyłam dziwne światło migające za moją półką z książkami. On mnie szpieguje. Jestem pewna, że to nieporozumienie. Może to ze względów bezpieczeństwa. Mamo, to poważna sprawa. On przekracza wszelkie granice. Zamknij się. Przestań próbować stanąć między nami. On nic złego nie zrobił. Od kiedy go poznałaś, zmieniłaś się. Już ci na mnie nie zależy. Pozwalasz mu zniszczyć naszą rodzinę. Tomek, jeśli będziesz dalej kłamał, zostaniesz uziemiony na rok. Nie mogę uwierzyć. Mamo, on znów dziwnie się na mnie patrzy. Boję się. Tomek, jestem w pracy. Przestań przesadzać. Mamo, nie, mówię poważnie. On jest teraz wyjątkowo dziwny. Nie obchodzi mnie to. Mamo, on próbuje wejść do mojego pokoju. Zamknąłem drzwi, proszę wróć do domu. Nie dramatyzuj. Mówisz poważnie? Mamo, on wyważa drzwi. Co? Co się dzieje? Odpowiedz mi. Nie odpowiadasz mamie? Tomek? Tomek, właśnie wróciłam do domu. Gdzie jesteś i gdzie mój chłopak jest? Drzwi są zepsute, a w twoim pokoju jest straszny bałagan. Tomek, co ty zrobiłeś mojemu chłopakowi? Ty, mały szczurze?